Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko w Hollywood. Wszystko niemal dopięte na ostatni guzik, mimo fatalnej pogody. Od wczoraj pada deszcz, nad czerwonym dywanem zainstalowano dach, a więc jeżeli jutro byłoby podobnie, to gwiazdom na głowy nie będzie kapać. Czerwony dywan został też przykryty białą folią. Przygotowywana jest scenografia właśnie tu, gdzie w tej chwili idę. W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego kroczyć będą największe gwiazdy światowego kina. Trzeba pamiętać, że Dolby Theatre to element wielkiego centrum handlowego, dlatego trzeba przysłonić sklepy, w których można jeszcze kupić walizki, buty czy lody. Na słynnych schodach też ułożony zostanie czerwony dywan. Cały czas możecie obserwować, jak to wygląda w rzeczywistości. W Hollywood są już twórcy filmu Twój Vincent. Film jest ciepło przyjmowany tutaj w Fabryce Snów. Zachwycona jest nim Barbara Streisand. Ja byłam po prostu zaskoczona, ale ja jestem zaskoczona przez ostatnie 6 miesięcy, co się wydarza z filmem i jak ludzie go kochają. Na pewno to był zaszczyt, to była super sprawa i szczególnie, że nie jest to typowy film, także nagle tyle osób go zobaczyło i komplementuje go, to jest dla mnie niesamowite. Mówiła mi reżyserka Dorota Kobiela, Hugh Wilchman. Reżyser podkreśla z kolei, że głosowanie zakończyło się. Teraz czekamy na wynik głosowania członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. Życzcie nam powodzenia, mamy nadzieję, że wygramy. Tak, a za moimi plecami, tak, to są te schody, po których gwiazdy wchodzą do teatru Dolby. Zwróćcie uwagę, to są schody centrum handlowego. To nie jest nic specjalnego na tę okazję. Tak jak powiedziałem, Dolby Theatre to jest element centrum handlowego. W tej chwili jeszcze możecie zobaczyć, chodzą tutaj turyści, czy też osoby, które mieszkają w okolicy. Jubileuszowa ceremonia wręczenia najważniejszych filmowych nagród w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Z Hollywood, Paweł Żuchowski,